Ta normalnie wyglądająca kamienica posłużyła jako skrytka dla ludzi okradających tiry. W tym przypadku były to markowe perfumy oraz kosmetyki. Wejdziemy dziś do środka i sprawdzimy, co zostało w tej kamienicy. Być może znajdziemy jeszcze jakieś produkty, których nie udało im się zabrać. Zaczniemy może od tego pomieszczenia, ale tu śmierdzi. O kurde, jest wyposażenie. Weszliśmy do pierwszego pomieszczenia i jak widać od razu na starcie mamy wyposażenie i to całkiem fajne, jeszcze nie rozwalone. Magnetofon, karaoke, tu chyba można było podpiąć coś, tak, podpiąć mikrofon, zobaczcie, jest wejście na mikrofon. No. Uwagę też kiedyś miałem. Dobra. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. Nie? Ktoś wygrał jakieś mistrzostwo w nartach. Okay. Tam jest przejście dalej. O kurde, ciężko będzie tutaj się przedostać. Ale spróbujemy, bo może być... Ja sobie pójdę naokoło, dobra. I z drugiej strony. O! Salon. Tutaj również troszkę zostało. Kasety. Tu też widzę, że szaberka była. No, tu jest częściowo pozabierane rzeczy. Jakaś mini wieża. Płyty CD. Patrz na to. Pazur od lisa. A tutaj cała fretka. Tu. A, ta, to fretka jest. No. Fretka. Choinka. Aha, to tu się rozwaliło całe. To już wiemy, że na tym piętrze będzie niebezpiecznie. Tu trzeba będzie uważać. Tylko tutaj, te miejsce, nie, tam też jest przegnite. Patrz, ale zobacz, tutaj piec kaflowy się przebił. No. Zobacz. O kurde. Oby tutaj nigdy nikt nie stał, jak to spadnie. Być może podobny jak ten piec. Tak. Jak to spadnie, to może się tak stać, że jeden na drugim stanie. Możliwe, no. Całkiem możliwe, no nie? Dobra. Idziemy zobaczyć te piętra wyższe. Chyba, że jeszcze tutaj coś jest na dole. Do pokazania. To. A co tutaj zobaczmy, jak wygląda? Karol Gebel. Zobaczcie, jak się mieni. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Tutaj zobacz. O kurde. Tam jest pusto, ale widzę. Tam są puste pomieszczenia. Puste pomieszczenia, to nie będziemy ryzykować. Zobaczcie, całe piętro spadło. Dobra, wychodzimy stąd. Tu nie ma sensu. Spady te są takie, że ja wejdę, ty wchodzisz no. To by nie było za dużo wyciągnąć. Uwaga, w najbliższych dniach nasz zakład remontowo-budowlany
Przeprowadzać będzie wymianę drzwi wyjściowych do mieszkań. I tutaj patrz, sam podwór, tam nie będziemy chodzić, nie ma co chodzić. Ale tam pusto jest? Nie wiadomo. Pusto. I to jak pusto jest, no to chyba nie ma sensu. Pusto, dobra. Te piętro odpada. Dosłownie odpada. Tutaj jest oczek kopanek, który się zawaliło. I to całe pomieszczenie łazienki wyrównało w dół. Dobra, wejdziemy najpierw tutaj. O kurde, tu też niezła rozpierducha. No, to o wiele bardziej niż była. Z każdym dniem niszczę je coraz bardziej. Zobaczcie, tutaj też przejęte przez gołębie. Cała mebluścianka obstrana. A tu nie lepiej. Skateboard. Ktoś sobie grał. Ozdoby świąteczne. O, tutaj taki ładny delfinek został. Okay, tu jest to pomieszczenie. Tędy gołębie wchodzą do środka. Zobacz, jak to wygląda. Wejście główne dla gołębi. No. Tak sobie na urbek tak sobie tutaj zamieszkali i tak zwane przejęcie mieszkania. Kasetony różowe. Ładnie to wygląda, nie? No kiedyś, pamiętam, jeszcze sam kleiłem kiedyś kasetony. Strych. Kurde, tu najwięcej chyba zostało rzeczy. DVD. Jakaś dziwna waga. Kasety wideo. To ktoś chyba lubił westerny. Oj tak. No. Twardzi, nieustraszeni faceci. Za honor i ojczyznę. Kurde, takie klasyki. Pamiętam, jak się wypożyczało kasety. No. Pamiętam, jak wszedł Video World. Wypożyczalnia kaset. Chyba byliśmy tam codziennie. W Katowicach była plasta. Aktualne 10 groszy, a tam jest stare. Skórzana kurtka. Co tutaj mamy? To chyba był salon. Tak. Tak. Salon. I wszędzie widać Krakusa. A jesteśmy w Katowicach.
zdjęć nie ma już. Przybory do szycia. Przybornik młodej krawcowej. Książki. Co tu mamy? 100 zł kosztowała. O. Pamiętam te zegary. Tak. Szafa wypełniona ubraniami. Ale zobacz tam. Ułożone w kostkę. No wiem, widzę właśnie. U góry wysypane guziki. Jakiś magnetofon. Elektrody do spawania. Tutaj coś jeszcze jest. O, 19. Tu mamy jakiś kadricz. Gry Pegasusa chyba. Tak. Ktoś był na urbecie, wystawił latarkę. Chyba nie współczesna. O, jakie łyżwy. Był tutaj w tym pomieszczeniu. Był ładny ogon. Ale ładnie daje twój led. No. Ręka. Dobra. Jeszcze jedno pomieszczenie zostało na piętrze. Dobra, zobaczmy, jak mam dostępną pracę, której nie wiecie. Tak. No. Pieski. No, ktoś chyba lubi pieski. I zostaje ostatnie pomieszczenie chyba. Tak mi się wydaje. O kurde, tutaj chyba nic nie zobaczymy ciekawego. Straszna graciarnia. A na wprost jest kolejna kamienica. Ona jest częściowo opuszczona. Nie wiem, ale chyba nie będę ryzykował, żeby się tam dostać. Może innym razem. Kasety. Ciekawe, czy byłyby jakieś klasyki. Dobra, można schodzić. Widziałem kalendarz 2011 roku. Najprawdopodobniej to... Na Google Maps jest taka sytuacja, że tędy jak przyjeżdżał samochód ich na nie, w ogóle z Street View raczej, to jest gdzieś z 2012 roku, gdzie tam przed tymi drzwiami, no nie tam są schody, gdzie na tych schodach tam siedzi sobie jakiś facet.
czyli może właściwie nie mogę. Dobra. I piwnica najciekawsze. Zejdziemy jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy coś zostało w piwnicach. Zobacz, jakie przerdzewiałe schody. O kurde, tu widzę, że też bałagan. Bałagan, ale sporo rzeczy zostało. No. Patrz na to. Chodzik. Mhm. Ktoś tutaj przytrzymywał graty po dzieciakach. Wanienka do kąpania. Chodzik. Bardzo dużo kosmetyków. To chyba tutaj była do opalania. Co była? Tu w tym miejscu, w tej kamienicy była dziupla. Grupa złodziejaszków okradali tiry, ogólnie z kosmetyków, z kartonu z kosmetykami. I tutaj jest powodu woli. Swego czasu tutaj policja była często z tego powodu. Robiła nowe itp. No, widzisz, znów nowe informacje. Dość przydatne i istotne. Zobaczcie, tutaj również są kosmetyki. Z tego co mówi Krystian, to tutaj zagnieździła się szajka, która okradała tiry, a tutaj mieli magazyny z kosmetykami. I wszystko na to wskazuje, że to prawda. Gdzie się nie spojrzy, są jakieś kosmetyki. Serum do twarzy. O, tutaj jeszcze więcej zabawek. Co wskazuje na to, że mieszkały tutaj dzieciaki. W zasadzie całe rodziny. O, widzę chyba straż pożarną. Tak jest. Straż pożarna. Tutaj holownik. A za tobą bardzo smutny bluszak. Czekaj. No jako ciężarowa. Wygląda jak stara. Tego bluszaka już chyba nikt nie przytuli. A chyba ma na brzuchu nawet napisane. Tak. Przytul mnie, patrz jak strzeliłem, nie? Patrz tu, tam. No, a tamten jest jeszcze w gorszym stanie, że tak powiem, spuścili go w klopie. Ręka wywalona, leży w klopie obok. Dobra, z tego tyle, idziemy zobaczyć resztę. Jest ciekawiej trochę. Wózek. Porcelana. Ktoś poznosił porcelany na dół. Ale ładny konik na biegunach. No. Porcelana jest trochę zniszczona. Tutaj jakiś piesek pilnował posiadłości. Ale niestety nie dopilnował. Wózki dziecięce. No, kilka wózków. Ale zobacz to. Pewien dzieciak się szykował do Jumy. Chyba tak. Tu już byliśmy. Tutaj była siłownia jeszcze z rok temu. O. Ktoś sobie urządzenia do ćwiczeń itp. Ktoś sobie tutaj zorganizował siłownię. Ale cały sprzęt już albo zabrał właściciel, albo poginął. Ciekawe warunki na ścianach. Na pieszarkę to nie wygląda. No. Tutaj. Wózek z Biedronki. Tutaj nic nie ma. Znowu zabawki i kosmetyki. Tutaj była ta główna dziupla, gdzie przetrzymywano wszystkie kosmetyki. Patrzcie, normalnie zapakowane. Co to może być?
Maseczka jakaś. Maseczka, może będzie na innym napisane. O. Maseczka chłodząca po opalaniu. O kurde. Powiem ci, że sporo tego jest. Evelyn. Kortówki. Cała reklamówka. Piłki tenisowe, tak zwane. Stop. Dobra. To chyba by było tyle z tej kamienicy. Razem z Krystianem pożegnamy się już z wami. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na moich kolejnych eksploracjach.